Halo, halo? Czy mnie słychać? Halo, halo? Wbrew pozorom i temu, co niektórzy mogliby od razu zacząć myśleć, to nie gramy muzyki dla dzieci, tylko gramy muzykę eksperymentalną, używając nietypowych źródeł dźwięku. Trudno powiedzieć w ogóle o tym, jaka jest muzyka małych instrumentów. Na pewno jest to muzyka w jakimś sensie poszukująca. Wśród różnych kilkunastu, kilkudziesięciu projektów, które do tej pory zrealizowaliśmy, znajdują się kompozycje własne, a czasem sięgamy też po interpretacje innych kompozytorów, takich jak na przykład Krzysztof Penderecki, Olivier Messiaen. Te charakterystyczne instrumenty, które nie pojawiają się na co dzień w tych takich tradycyjnych formach muzycznych, jakie znamy z mediów czy z doświadczenia naszej kultury, to ostatecznie chyba to brzmienie jest taką najbardziej charakterystyczną cechą tej muzyki, więc powiedziałbym, że jest to muzyka mało instrumentowa. To jest akordolia, niemiecki instrument z lat 20. XX wieku. No i jest takim ciekawym połączeniem pewnego rodzaju klawiatury i gitary albo instrumentu strunowego. Generalnie tak jest zbudowany, że pod spodem, jak naciskamy guziki, to one zamiast tak jak palcami na gryfie dociskamy strunę, to te guziki dociskają strunę za nas. No takie czasem ciekawe wynalazki powstają z powodu skrzyżowania jednego instrumentu z drugim. Skąd się wzięły małe instrumenty? No, generalnie to jestem melomanem, słucham dużo muzyki eksperymentalnej i w muzyce, którą lubię i znam od dawna, bardzo często używa się takich nietypowych źródeł dźwięku. No i zacząłem szukać takich instrumentów w swojej okolicy, no i oczywiście coraz dalej po całym świecie. Zacząłem się zastanawiać w takim razie, kto na takich instrumentach mógłby grać, kto chciałby to robić, bo przecież same instrumenty grać nie będą. No i przez około rok trwały takie poszukiwania. Nie było to proste, no bo okazuje się, że mały instrument jako taki jakiś kuriozalny, nietypowy, jest może i bliski osobom, które chciałyby się pobawić, pośmiać, powygłupiać, natomiast niekoniecznie bliski osobom, które traktują muzykę poważnie, które chciałyby na tych instrumentach ćwiczyć i poświęcać im swój czas, taki profesjonalny. W związku z tym najpierw grałem sam, natomiast później już szybko, bo w 2007 roku w lipcu zagraliśmy pierwszy koncert jako małe instrumenty z pierwszym projektem grupy z muzyką Juliana Józefa Antonisza. Na razie, powiedzmy, utrzymuje się taki główny skład pięcioosobowy, w którym realizujemy największą ilość projektów, natomiast skład grupy jest dosyć otwarty. W zależności od projektu pracujemy z różnymi osobami, w sensie takim, że na przykład nie każdemu z zespołu małe instrumenty jest blisko do muzyki Fryderyka Chopina i jeśli nie chce interpretować zgodnie z planem, który przedsiębiorę, no to wtedy zapraszam różnych ludzi zainteresowanych właśnie taką interpretacją czy taką właśnie muzyczną działalnością. Małe instrumenty Antonisz, pierwsza płyta zespołu w 2009 roku z muzyką polskiego reżysera filmów animowanych Juliana Józefa Antonisza, a dwa lata później kolejna płyta Małe instrumenty Chemia i fizyka. Własne kompozycje na tej płycie zostały nagrane, obydwie płyty nagrane bez użycia komputera, czyli w analogowym studiu Rogalów za pomocą realizacji oczywiście Wojcka, który to studio prowadzi. To się rzadko zdarza, że muzyka jest nagrywana bez komputera, a jednak się tak dzieje. To z kolei płyta moich 8 słów w nietypowej realizacji, do której zaprosiłem
dowolne osoby, które chciałyby z nami taką płytę nagrać. Poprosiłem o to, żeby każda osoba nagrała 8 słów istotnych z punktu widzenia upływającego roku. Następnie z tych 400 słów nadesłanych ułożyliśmy abstrakcyjną strukturę tekstową, do której nagraliśmy muzykę. Często dostajemy propozycje do tego, żeby nagrywać muzykę do filmów. I faktycznie już takich filmów zrealizowaliśmy kilkanaście albo kilkadziesiąt. Czasem są bardzo krótkie, czasem dłuższe formy. Ostatni film, który udźwiękowiliśmy, to film pod tytułem Twarze nieistniejącego miasta w reżyserii Nataszy Ziółkowskiej. Zjawiskowy film bazujący na niesamowitym odkryciu, mianowicie fotografiach z przedwojennego zakładu w Lublinie fotograficznego, w którym powstawały szklane negatywy i dzięki tym szklanym negatywom możemy zobaczyć, jak wyglądała kultura i ludzie tego miasta tuż przed wojenną zagładą. Małe instrumenty grają Chopina z muzyką interpretowaną na małych pianinach i fortepianach. Dodatkowo jeszcze książka, która odnosi się do historii małych pianin i fortepianów, instrumentów takie jak te właśnie. No to jest taka ciekawa historia w ogóle, że zabawkowe pianino i fortepian trafiły do historii takiej muzyki poważnej, powiedzmy, bo właściwie to od połowy XX wieku kompozytorzy typu George Crumb, John Cage, Maurizio Kagel wykorzystywali te instrumenty we własnych kompozycjach. W środku możemy zobaczyć też, jak taki instrument się prezentuje. Zresztą niebawem mamy taki plan, żeby we Wrocławiu stworzyć galerię tej piano, czyli takie miejsce, gdzie każdy, kto jest tym zainteresowany, może przyjść i oglądać te instrumenty, zobaczyć, jak wygląda ta kultura instrumentu w rzeczywistości. Każdy z takich instrumentów brzmi inaczej. Ten z Związku Radzieckiego, a ten ze Stanów Zjednoczonych z lat 50. W przypadku Chopina oczywiście mamy do czynienia z wielką, patetyczną muzyką romantyczną, której na pewno trochę odejmujemy tej ciężkości. Natomiast grając na małych pianinach i fortepianach też nie podchodzimy do tego z jakimś dowcipem. To nie jest kabaret. Nie puszczamy oczka i mówimy, a zobaczcie, jacy jesteśmy śmieszni, bo gramy Chopina. Generalnie to są jednak utwory potraktowane poważnie, zagrane z pełną emocjonalnością wykonawcy, więc oczywiście one brzmią inaczej, brzmią frapująco, ale też na tym to polega. Po nagraniu płyty na małych pianinach i fortepianach postanowiłem wykorzystać taki specyficzny instrument, jakim jest katarynka. Małe takie urządzenie z korbką do grania kilku tylko dźwięków. Okazuje się, że po zebraniu 60 ponad takich różnych katarynek było możliwe napisanie muzyki, która się rozgrywa wokół sekwencji, krótkich sekwencji dźwiękowych, które te katarynki grają. I teraz docelowo chodziło o to, żeby wydać płytę, która się właśnie mieści w tym pudełku. W pudełku znajduje się najpierw taki realny instrument, na którym możemy grać właśnie takie zapętlone, krótkie sekwencje dźwięków, a płyta mieści się w środku, w dnie tej katarynki. Jest to taka mała płyta właśnie z muzyką na 63 katarynki i małe instrumenty. Oprócz tego włączona jest taka partytura, gdyby ktoś chciał zapoznać się z treścią tej muzyki, jak również taki zestaw naklejek z wizerunkami tych katarynek, które zresztą tutaj stoją, na których ta płyta została nagrana. A gdyby ktoś się chciał zapoznać i nie rozstawać z ich wizerunkiem, to bardzo ładne.
Niektóre obiekty w ogóle nie są instrumentami, ale wystarczy, że generują dźwięki i można za pomocą takich dźwięków układać pewne struktury dźwiękowe, które później nazywamy utworami muzycznymi. Ten akurat jest taki ciekawy, bo to jest zupełnie akustyczne źródło dźwięku, czyli obiekt grający, który odtwarza takie małe płyty gramofonowe. Małe instrumenty to małe płyty. No więc jest tutaj zapis takiego krzyku dziecięcego. No i to jest taki miniaturowy gramofon tak naprawdę, w zależności od tego, jaką płytę do środka wsadzimy, to taki mamy dźwięk. To, co w małych instrumentach wydaje mi się ciekawe, że staramy się wynajdywać takie brzmienia, które pokazują nam bezpośredni kontakt z dźwiękiem, ze źródłem dźwięku. Oczywiście przecież wystarczy pójść do filharmonii, żeby zobaczyć na scenie kilkadziesiąt albo nawet więcej instrumentów, które grają naprawdę. Tylko właśnie pytanie, jak często przeciętny słuchacz chodzi do filharmonii? Podobno raz na 135 lat, więc gdybyśmy potraktowali to jako pewien wyznacznik kontaktu człowieka z instrumentem muzycznym, no to jest to naprawdę kiepski stan jakiś, nie wiem, chciałbym to zmienić. Bardzo kibicuję wszystkim, którzy grają na tych prawdziwych instrumentach muzycznych, którzy realizują tą muzykę i realizują siebie w kontakcie, w relacji z tym przedmiotem, który jest naprawdę ciekawy i ma bogatą kulturę. Na świecie to jest pewnie bardzo dużo, ale my w zespole wykorzystujemy, no wydaje mi się, że tam, nie wiem, no około 500 może instrumentów różnych. To są okaryny produkowane przez Heinricha Fina w XIX wieku we Wiedniu w Austrii i niektóre z tych instrumentów, na przykład ten i ten, kupiłem w Stanach Zjednoczonych od sąsiada zmarłego pana Kamińskiego z Łodzi, który z kolei te okaryny dwie w czasie wojny przehandlował od niemieckiego żołnierza. No taka zawsze zastanawiająca rzecz, jak to losy historyczne wpływają również na losy takich instrumentów. I też bardzo jest takie inspirujące i ciekawe poznawanie tych historii. To jest właściwie takie śledzenie różnych tropów, które nam o instrumentach trochę więcej mówią. To nie tylko są przedmioty, takie fizyczne obiekty, ale też nośniki pewnej wiedzy i historii. No i teraz możemy na niej grać. Taka malutka brzmi bardzo wysoko. A taka na przykład duża, chociaż wciąż mała, to gra tak nisko. Poza tym, że wykorzystujemy w małych instrumentach gotowe instrumenty wyprodukowane przez producentów instrumentów, zabawek czy czegokolwiek innego, to całą tą paletę barwową też staramy się uzupełnić przez brzmienia nietypowe konstrukcji, które budujemy własnoręcznie. Są to czasem konstrukcje własnego pomysłu, czasem wynikające z doświadczenia pracy z innymi instrumentami, także chodzi też o to, żeby wykazać się pewną własną inicjatywą, wymyśleniem czegoś i cieszyć się tym, że ten pomysł, który przychodzi, można zrealizować i później daje on dźwiękowe efekty, przewidywalne bądź nie. Jest to cały czas taka działalność mocno eksperymentalna. Z tego powodu właśnie od właściwie początku pracy w małych instrumentach powstają jakieś nietypowe, grające konstrukcje. Czasem mechaniczne, które mają swój własny silnik i powodują, że instrumenty grają bez udziału człowieka, a czasem właśnie tylko manualnie obsługiwane takie nietypowe instrumenty, konstrukcje grające. Zwieńczeniem, powiedzmy, czy pewnym etapem takiego procesu budowy własnoręcznych instrumentów jest projekt Samoróbka, który zaowocował takim wydawnictwem, które zawiera oczywiście płytę z muzyką nagraną na instrumentach własnej konstrukcji. Jest to też książka, która pokazuje, jak takie instrumenty wyglądają. I to też jest podręcznik, który pokazuje, jak takie instrumenty budować. Jest to też oczywiście, jak to w przypadku instrumentów, nietypowe wydawnictwo, bo oprócz płyty i książki mamy tutaj też instrument, który jest naturalnym grzbietem tego wydawnictwa i można na nim
wydać takie dźwięki. Taką immanentną cechą tego całego zbioru jest to, że koncentrujemy się jednak na brzmieniach prawdziwych, czyli że dźwięk w tych instrumentach powstaje naprawdę, no i że jest to dźwięk z pewnego powodu nietypowy, nie? Czyli tak staramy się dobierać te brzmienia, żeby muzyka grana na tych instrumentach była no, w jakimś sensie odmienna od tej tradycyjnej muzyki i tradycyjnie wykorzystywanych instrumentów. To jeden z instrumentów samoróbkowych właśnie, czyli zbudowanych własnoręcznie. Źródłem dźwięku w tym instrumencie są takie plastikowe pojemniki stosowane najczęściej w produktach spożywczych typu kiszona kapusta czy jakieś może lody. One są naturalnym rezonatorem. Mamy tutaj takie żyłki. Możemy je naciągać systemem śrub pod spodem. Natomiast generuje się dźwięk za pomocą obracanych drążków korbami. Zobaczmy. Czyli takie właśnie nieartykułowane dźwięki o charakterze perkusyjnym, pomimo że instrument no, jakby strunowy. To wysoko. Tu nie ma, że będzie kubę. Małe instrumenty oczywiście czasem wymagają od nas takich typowych umiejętności jak czytanie nut, słyszenie wysokości dźwięków, utrzymywanie tempa i tak dalej, czyli to wszystko, czego uczymy się w szkole muzycznej również, ale czasem wymagają od nas zupełnie innej techniki, czyli na przykład pracy z nietypowym przedmiotem, który nie jest instrumentem, a jednak trzeba go jakoś manualnie okiełznać. No, kiedy gramy koncerty, musimy nauczyć się żonglować niemal tymi instrumentami, ponieważ jest ich na koncercie czasem ponad 100 i każdy co chwilę instrument zmienia, więc jest to naprawdę trudne wyzwanie po to, żeby się gdzieś tam nie roztrzaskać dźwiękowo na takim koncercie. Chodzi o to, żeby zabrzmiała ostatecznie muzyka i żeby zabrzmiała tak, jak chcemy, żeby brzmiała, więc nabieranie takiej wprawy w tej logistyce instrumentalnej jest pewnym rodzajem techniki. Czasem instrumenty, ten na przykład zbudowany własnoręcznie, są tak ciche, że w ogóle ich nie słychać, nie? I my na nim gramy, ale prawie go nie słychać i wtedy stosujemy jakieś zabiegi wzmacniające ten dźwięk, na przykład ten nagle zaczyna być głośniejszy właśnie z tego powodu, że ma wbudowane przetworniki piezoelektryczne i to od razu powoduje, że on się staje bardzo głośny, chociaż z natury prawie nie gra. I teraz na takim instrumencie możemy grać pałeczką, możemy grać smyczkiem. Pojawiamy się w różnych krajach i też współpracujemy z osobami z różnych krajów, takimi na przykład jak Pierre Bastien z Francji. Nagraliśmy też taką płytę z francuskimi wyliczankami, której jeszcze nie słyszałem nigdy. Graliśmy w różnych krajach Europy, myślę, że i w Francji, w Anglii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w Rosji, ale oczywiście w Polsce pojawiamy się najczęściej. Kolega mój kiedyś zapytał się mojego taty, skąd takie zdolności muzyczne u Pawła, czy macie państwo jakieś tradycje rodzinne w muzykowaniu, a mój ojciec się tak zastanowił i powiedział,
A gdzie on tam zdolny, uparty jest? No i to jest właśnie moim zdaniem bardzo trafne, bo faktycznie jestem uparty w tym sensie, że wyobrażam sobie pewne cele, do których zmierzam. Do szkoły muzycznej trafiłem bardzo późno. Miałem za sobą już taką edukację domową, czyli uczyłem się gry na gitarze, później na gitarze basowej. Zapisałem się na kontrabas i przez parę lat uczyłem się gry na kontrabasie. Pomimo, że już byłem jak na szkołę muzyczną dosyć stary, bo w wieku 20 iluś lat to tam rzadko do szkoły ktoś trafia. Studiowałem we Wrocławiu ekonomię. Ten temat studiów przeniósł się w jakimś sensie na jakość mojego funkcjonowania, bo na pewno takie studia pomagają w różnych dziedzinach, również takich artystycznych, gdzie jesteśmy czasem menedżerami samych siebie. Jesteście tam? Panowie, panowla. No nie, po prostu. Jakaś głusza.